komputer już takie straty poniósł. Z reguły mniejsze ponosił. Tutaj zdupczyłem to, bo przesunąłem niepotrzebnie furię i one po prostu nie dosięgały już tych żywiołów wodowa. I podjąłem się jeszcze jednej próby walki, ale potem chyba z tego co pamiętam to zrezygnowałem, bo stwierdziłem, że po prostu nie są oni. Walka nie jest. Gra nie jest warta świeczki. Bo co prawda fajne, prawdopodobnie są tam fajne ekstrasy, ale można się bez nich obejść. A żywiołaki niestety potrafią dać ostro po dupie, o czym się zaraz przekonamy. Widzicie, jeden żywiołak zabrał mi 4 furie. I już doszedłem do wniosku, że nie ma sensu te ociągnąć, bo zaraz będzie kolej drugiego żywiołaka, ich było 8 i on by mi tak po prostu przydupczył, żebym cało z tego nie wyszedł, więc postanowiłem ostatecznie ich zostawić w spokoju. No i okazało się, że słusznie zrobiłem, bo z tego co pamiętam to za pierwszym razem jak grałem to zdecydowałem się na walkę z nimi i to mnie słono kuftowało. To mianowicie kuftowało mnie to tym, że no, że po prostu miałem takie straty, że już mi nie starczyło do końca misji jednostek i miałem problemy potem poważne. I musiałem się ratować tym pojedynczym generatorem dziewic. Tutaj było ich jeszcze więcej, tym bardziej już z góry sobie ich odpuściłem, bo stwierdziłem, że i słusznie stwierdziłem, że nie mam takiej siły uderzeniowej. No tutaj oczywiście pierwszy ruch wykonuje furia i pozbawiła życia ponad połowę wilków w tym oddziale. Teraz czekamy sobie i zabójca atakuje silniejszy oddział, żeby ich trochę podtruć. Tutaj zdecydowałem się na atak z lodowego promienia i się zdziwiłem. Dlaczego? Zdziwiłem się, że tak mało zadają obrażeń. Tutaj oczywiście Minotaur ich wykończył za pierwszym uderzeniem, a właściwie to za dwoma. No i udało mi się przeprowadzić walkę po raz kolejny bez strat. Zdecydowałem się na złoto, bo już nie miałem wyboru. Już osiągnąłem maksymalny poziom. Też nie wiem po co mi złoto. Tam dalej. Tutaj się zdecydowałem się czy zaatakować duchy, czy pójść dalej. Tam wybrałem tą drogę. Pokonałem Cerbery. Zaraz to zobaczycie. Cerbery, tak się składa, mają zarówno jak i my. Mają tutaj niestety minus w postaci podłoża, które nie jest po prostu dostosowane i mają ograniczoną szybkość, co nie? Dobra, teraz to postanowiłem ostrzelać ten dalszy oddział. A natomiast wiedźmami postanowiłem wykończyć. Nie, postanowiłem no jeszcze bardziej go osłabiać. I stwierdziłem, że już trucizna wykończy tego jednego Cerbera, więc już go zostawiłem w spokoju. Tutaj zacząłem się bronić. Po prostu poczekałem aż trucizna zrobi swoje, bo stwierdziłem, że nie ma sensu tracić czasu i się ruszać, co nie? I znowu wyszedłem z tarczą. Wzbogaciłem swoją wiedzę o 1. Właśnie fajnie, że ich było. No fajnie, że ich była w 2 tych kryształów, bo to nam daje naprawdę duże zasoby many. I tutaj się podjąłem decyzję, żeby podjąć się walki z duchami, bo określiłem ich jako słabszego przeciwnika i być może zrobiłem to niesłusznie, bo pamiętam, że chyba 3 razy próbowałem podjąć z nimi walkę i ta trzecia nie była w pełni dla mnie zadowalająca, bo straciłem z tego co pamiętam 2 furie. Dwie furie, 2 dziewice oraz 1 minotaura. Więc, ale już stwierdziłem, że nie będę tracił waszego czasu i swojego.
że już i tak niedługo koniec misji, nie ma sensu ich jeszcze bardziej wszczędzić. Ja już powoli się uciszę. Tam trochę. Albo nie, powiem wam, gdzie zrobiłem błąd. Odezwał się wtedy, kiedy... O, i tutaj popełniłem błąd, bo podjąłem decyzję, żeby minotaury uderzyły na te duchy, na te widma. I niestety pierwszy cios był chybiony, co poskutkowało stratą dwóch minotaurów. I już tutaj stwierdziłem, że nie ma sensu dalej walczyć. W drugiej walce popełniłem inny błąd. Mianowicie taki sam, co wtedy, tylko że nie z minotaurami, tylko z dziewicami. Zaraz go będziecie mieli okazję zobaczyć. Ja tego nie komentuję, bo wszystkie te działania są identyczne jak wtedy. Bez wyjątku. Więc ja się na chwilę zamknę i odetchnę trochę. I się trochę może napiję. Tutaj stwierdziłem, że się zatrzymam i zaatakowałem najpierw furiami oddział duch, nie, widmy, widma jednak zaatakowałem. I było pudło. Tutaj podziałał na mnie paradoks hazardzisty, o którym pewnie mówiłem, a jeżeli nie, to sobie wygooglujcie ten paradoks. I myślałem, że będzie cios spudłowany i postanowiłem zacząć jeszcze raz walkę. I tym razem już chyba będzie to walka... dokończona już chyba. Dobra, to ja mam ten czas szybko wytłumaczę, o co chodzi w paradoksie hazardzisty. Jeśli nie tłumaczę, że się nie nagrał, bo ja nie wiem, co się nagrało, co nie. Mianowicie paradoks hazardzisty polega na tym, że jeżeli 6 razy w początku wypadła reszka, to na pewno za 7 razem wypadnie orzeł, a to jest nieprawda, bo prawdopodobieństwo wypadnięcia w tym ruchu, wiecie kogo, orła, jest taki samo jak wtedy, czyli 1/2. Natomiast prawdopodobieństwo wypadnięcia 7 raz pod rząd orła jest już dopiero, wtedy szansa jest 1/256, jeżeli dobrze policzyłem. 2/7 to jest 256, więc chyba tak. Tutaj znowu zdupiłem, bo myślałem, że jak zaatakuję te duchy na górze, to ten, to już je trafię, ale tutaj to już po prostu taka złośliwość rzeczy martwych dopadła, że po prostu było chyba 4 razy pod rząd pudło. Do tej pory mi się to nie zdarzyło. O. O, nie, no, na tych duchach było dużo pudeł, co nie? Pierwsze pudło. Drugie pudło. I zaraz będzie chyba trzecie pudło. Nie, jednak mi się coś przywidziało. No i w sumie rozegrałem to gorzej niż komputer, ale już mi się nawet nie chciało wczytać gry, żeby komputer to rozegrał, bo... Szkoda im było na to czasu. Już i tak byłem na stratach. Tutaj się podjąłem niepotrzebnej walki ze zbrojnymi, ponieważ pilnują one doświadczenia, a już więcej w tym poziomie doświadczenia mieć nie mogę. Tej walki też nie będę komentował, bo nic nadzwyczajnego się tutaj nie stało. No tu myślałem, że jest szczęście, ale jednak go nie było. Ale na szczęście, o dziwo, nie straciłem żadnej dziewicy. I bardzo dobrze.
No i po walce. Oczywiście jest chyba... nie ma żadnych strat. Tak myślałem. No i tutaj już jest... Tutaj się zastanawiałem, czy podjąć walkę z żywiołami ziemi, bo to były ciężkie skurczysyny. Ale ostatecznie zdecydowałem się z nimi walczyć. Ale jak zobaczyłem, jakie straty komputer poniósł, to troszkę się przeraziłem. A potem stwierdziłem, że jak zwykle nie ma co się tym sugerować, bo komputer grał po prostu jak skończony cep i tego nie zmienimy. Nie lubię walczyć z żadnymi żywiołami dlatego, że one mają odporność na magię. Znaczy się mają 100% odporność na magię bazującą na ich żywiole oraz mają 25% odporności na pozostałe... na pozostałe rodzaje magii. Więc dlatego się z nimi specjalnie nie lubię tłuc. I w sumie nie dziwię się, dlaczego nie można ich zrobować w żadnym mieście, bo takie miasto z żywiołami to po prostu... musiałoby taki, być tak wykozaczone po prostu. No bo prawdopodobnie gdyby było, to byłyby te jednostki kozackie, ale w chuj drogie. Tak jak w trójce to było, w tym dodatku... Nie pamiętam, w którym to było dodatku. Tutaj postanowiłem jeszcze troszkę na nich poczekać. I w końcu... ich zaatakować tutaj. No i ten. Zapomniałem kompletnie o tym, że oni mają nieograniczony kontratak i troszkę mi się oberwało. Na szczęście nikt nie ucierpiał na tym. Tylko niestety... tylko co ja chciałem powiedzieć teraz? No chyba... A! Postanowiłem sobie już olać tego na dole żywiołaka, bo jest tylko jedna, jeden już nic nie zrobi. I wysłałem ją, żeby go dobiła. Już, bo nie chciałem, żeby się narażała na ten, na niepotrzebne niebezpieczeństwo. No niedługo ta walka będzie skończona. W sumie też nie jakaś nadzwyczajna walka, tylko w chuj ciężka. Zdecydowałem się na ostatecznie, żeby a nie! Pokaz slajdów cholerny. Wysłałem... to i tutaj był błąd, bo liczyłem na szczęście oraz na to, że mi nie odda i straciłem dwie dziewice. I on tutaj postanowił się z moimi minotaurami zabawić, ale na szczęście znowu krzywda się jakimś cudem nikomu nie stała. Ale tutaj już straciłem jedną furię z tego, co pamiętam. I w sumie straty wyglądają o niebo lepiej niż te, które sobie komputer wyrobił. No i wziąłem swoją nagrodę w postaci właśnie tego obozu. Jeszcze ruszyłem na północ, bo na północy jeszcze było... No i tu jeszcze kolejna par strawnicy, z którymi nie muszę walczyć, a nawet nie mogę chyba walczyć. No ja tutaj postanowiłem... No i tutaj udał komputer... No i nauczyłem się przydatnego zaklęcia. Myślałem, że się przydał na walce przed kapłanami, ale oczywiście... Oczywiście nawet nie rozegrałem, bo już koniec misji jest i tak, więc co będę się przejmował, tak pomyślałem. No i teraz zapraszam do oglądania końcowego filmiku. Wybaczymy. Muszę to jakoś uczcić. Przyprowadź mi jakiegoś niewolnika, świeżego. No i ręczniki do zebrania krwi. Jak sobie życzysz.
Nauczę cię nowego rytuału. Wymaga on nowych poświęceń. Ostrożnie, nikt nie może odkryć twoich planów. Doskonale. Muszę... Posłuchaj, coś słyszałem. To szpieg. Co to było? O nie, musimy znaleźć tego szpiega. Shanriss, wojownicy, szpieg! Znajdź go i przyprowadź do mnie. Przyprowadź też strażników, którzy nie wywiązali się ze swych obowiązków. I oto misja zakończona sukcesem. I... Dobra. To było na dzisiaj na tyle, tak więc mówił Marshall. I życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.